Kilkadziesiąt osób w sobotni poranek wyruszyło na spacer historyczny szlakiem zabytków i miejsc pamięci narodowej w Końskich. Organizatorem wydarzenia jest Konecki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Rajd rozpoczął się w miejscu obsługi rowerzystów szlaku Greenwello w Ogródku Jordanowskim w Końskich, a następnie jego uczestnicy odwiedzali ważne dla koneczan historyczne punkty. Mamy zespół pałacowo-parkowy tutaj w Końskich ze wszystkimi obiektami, ze świątynią grecką, oranżerią egipską i samym pałacem. Później kolega też świętego Mikołaja i miejsce takie historyczne z pierwszych dni wojny, czyli śmierć 22 Żydów zamordowanych przez Niemców. No i później udajemy się mniej więcej ulicą Piłsudskiego, pomnik wdzięczności. Będziemy przy obelisku kapitana Stoińskiego. Będziemy w miejscu, gdzie zginęło około 23 tysięcy jeńców sowieckich, no w tym 50 Norwegów, czyli na tak zwanej budowie w Końskich. No i będzie również Aleja Katyńska, no i wiele innych obiektów zabytkowych i miejsc pamięci, tutaj, które znajdują się w Końskich. W spacerze udział wzięło kilkadziesiąt osób z Końskich, Tomaszowa, Mazowieckiego, Żarnowa, Smardzewic czy Skielc. Impreza miała charakter zbiorowego zwiedzania z przewodnikiem, który przy każdym z punktów opowiadał o jego historii. 10-kilometrowa ścieżka zakończyła się ponownie w Jordanie, gdzie piechurom rozdano dyplomy, a także specjalne pamiątkowe medale. Udział w spacerze był bezpłatny. Organizatorzy zachęcali jednak do dobrowolnego wykupu cegiełek o wartości 10 zł. Zebrana kwota stanowić będzie zaczyn do wykonania popiersia lub tablicy upamiętniającej postać marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Nałęcz-Małachowskiego. Ważnej postaci dla Końskich.